Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Natomiast dzisiaj będę więcej rozmawiał o nowym NFS-ie, który ostatnio jest dosyć mocno promowany. Długo nie mieliśmy w ogóle do czynienia z żadną grą ze stajni NFS, właściwie spod znaku NFS. I no jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, ale jestem z jednej strony ciekawy, a z drugiej strony bardzo irytuje mnie fakt, że... Oj, poczekajcie, zmniejszę sobie tutaj coś, chodzi o społeczność. Wczytują się te pojazdy. A, nie to. Damn it. O, jest. Bardzo zastanawia mnie fakt, jak teraz zostanę potraktowany ja jako klient w nowej grze od EA Games. No bo przecież w Worlda wpakowałem trochę kasy i... Teraz jakbym miał kupować nową grę, to z nadzieją, że nie zostanę potraktowany tak jak przy okazji właśnie Worlda, tak? Że po prostu wpakuję dużo kasy i z dnia na dzień ktoś mi powie, że o, za 3 miesiące wyłączamy serwery i wszystko to, co wpakowałeś w grę, niestety pójdzie się walić. Więc ja się tak zastanawiam, czy jeśli tak mnie potraktowano teraz, to czy kupno nowej gry jest dobrym pomysłem od EA Games? Ja jako klient nie czuję się usatysfakcjonowany tym, że tak mnie potraktowali, no co jest to chyba oczywiste. Każdy z nas czuje się zawiedziony mocno, tym bardziej, że chyba nikt się nie spodziewał tak rychłego końca tej gry, czyli NFS World. Jak się dowiedzieliśmy z zapowiedzi wstępnych, w nowym Need for Speedzie będziemy mieli do czynienia z jakimś tam zakresem tuningu, chociaż w przypadku Need for Speed Rivals też mieliśmy jakiś tam nowy tuning, ale on się opierał tylko i wyłącznie na tuningu w postaci chyba zmian felg albo koloru felg, już tam nie pamiętam jak to było, to sobie zajrzymy jeszcze później, wrócimy do Need for Speed Rivals, zobaczymy jak to wygląda. Kolor samochodów, jakieś tam winyle, zmiana rejestracji, no i w zasadzie tyle, tak? No i czy to był tuning? No, według EA Games to był tuning i można powiedzieć, że to jest tuning, ale czy to jest taki tuning, jakiego oczekujemy od serii NFS? W nowym NFS-ie twórcy, czyli Ghost Studios, ja w ogóle miałem jakieś takie informacje, że to studio zostało zamknięte, albo jakoś rozproszone. Ale jak się okazuje, dalej ono funkcjonuje i będzie się prawdopodobnie zajmować właśnie produkcją, czy już się zajmuje właściwie produkcją nowego NFS-a. No nie wiem jak to będzie wyglądało. Pojawił się właśnie ten pierwszy zwiastun, na którym tak naprawdę niewiele widać. Niby na końcu tego krótkiego filmiku jest napisane, że wszystkie zdjęcia, wszystkie nagrania, czy w ogóle cały ten zwiastun, teaser, tak się powinno chyba mówić, teaser, po prostu są nagrane w grze, tak? Więc jeśli to tak wygląda, no to powiem wam, że dosyć ciekawie to wyglądało nocą. No i właśnie, tutaj też akcja gry ma się rozgrywać nocą. Ops. No i już wygrałem. Akcja gry ma się rozgrywać nocą, więc... O! Było dziwne. I ja nie wiem, no, jak to w sumie będzie wyglądało w grze, ale to, co zobaczyłem na zwiastunie, no to gleba siada, znaczy ta, gęba siada, no nie? Ale czy rzeczywiście będzie to tak wyglądało później, jak kupimy grę? Coś mi się w to nie chce wierzyć, powiem wam. Naprawdę, tyle już widziałem zwiastunów, na przykład z Watch Dogs, na przykład jeszcze z Wiedźmina, gdzie te zwiastuny naprawdę wyglądały świetnie i potem wbijam do takiej gry, albo patrzę jakiś gameplay z tej gry i okazuje się, że grafika jest skrajnie inna niż to, co było prezentowane na zwiastunie. I to nie tylko przy okazji właśnie tych gier, które wspomniałem, ale też wielu innych, tak? Więc no, to jest troszeczkę niefajne. No. Ja powiem wam, że jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tego nowego NFS-a. Napalałem się na Need for Speed Rivals jeszcze długo przed premierą. No i potem okazało się, jest fajna gra ogólnie, bardzo fajnie się tam jeździ tymi samochodami w stosunku na przykład do Need for Speed Most Wanted 2012.
Ale to jeszcze nie jest to, no. Mamy tam super szybkie samochody, ale tak jak wspomniałem w ostatnim vlogu, mnie bardzo jarają stuningowane jakieś tam starsze samochody, nawet taki Volkswagen, jakiś Passat albo BMW E30, albo nie wiem, co tam jeszcze jest takiego, jakieś stare Audi, stare mam tu na myśli rocznik 2002, nie wiem, tam 98, coś z tych rodzajów, i powiem wam, że to naprawdę wygląda fajnie i to mnie bardziej jara, jak się samochód jest bardzo fajnie zrobiony i to oczywiście pasuje, nie jest to wieś tuning, ale gdzieś to się wszystko ładnie komponuje. Ups, ale się zamulił na starcie, no masakra. Ale powiem wam, że Bugatti Veyronem na dragu bardzo fajnie się śmiga. I jeśli się dobrze trafi w biegi, to jest naprawdę ok. No ale tym razem mi nie pykło. Nie udało się zrobić double shifting. Ale to jest głupie. Nie powinni za to banować w ogóle. Na to pozwala gra, to nie jest żaden bug ani nic. W ogóle skille są na to robione. Przecież był wydłużony ten zielony pasek, no ale co mnie to tam obchodzi? Znowu nie kupiłem mnożnika. Także ten nowy NFS, no kurde, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. No, ten tuning może być ciekawy i przede wszystkim chciałbym was namówić do jednej rzeczy, że wszystkie te informacje, które zobaczycie przed premierą, traktujcie trochę z przymrużeniem oka na te, ze względu na to, co się wydarzyło wcześniej już w tych produkcjach, które widzimy przecież. Są różne premiery i potem okazuje się, że jest lipa, jeśli chodzi o obietnice i ich spełnienie rzeczywiste później w grze. Także traktujcie to troszeczkę z przymrużeniem oka. Wyciągajcie z tego jakieś, nie wiem, informacje ciekawe, ale ogólnie to poczekajmy, aż pojawi się pierwszy gameplay. Poczekajmy, aż ktoś w końcu w to zagra, na przykład ja. I wtedy oceniajmy. Wtedy oceniajmy, jak to wszystko wygląda, czy to rzeczywiście jest gra, na którą czekaliśmy. Czy to jest gra, którą chcemy zagrać. I czy EA Games znowu nie potraktuje nas tak samo jak Need for Speed World. Ja nawet nie oczekuję, że w nowym NFS-ie będzie multiplayer, bo po ostrym kopniaku w dupę w Need for Speed Rivals, gdzie nie było dedykowanych serwerów i właściwie gra była hostowana przez gracza, który w każdej chwili albo miał tam jakieś rozłączenia, albo po prostu wychodził sobie z gry i wszystko się po prostu wyłączało nagle. Tak, ja w ogóle nie oczekuję, że będzie multiplayer i jeśli będzie i będzie tak kiepski jak w Rivals, to w ogóle nie powinni go robić, powinni się skupić na singlu, jakimś fajnej fabule, jakimś fajnym tuningu. I wolałbym, żeby na przykład jakiś mod wyszedł do tej gry, który by dodawał multiplayer, niż żeby oni robili multiplayera, który będzie tak skopany jak Need for Speed Rivals. No nic, tak właśnie chciałem wam opowiedzieć, bo tam parę osób pytało się o to, co ja sądzę właściwie o nowym NFS-ie. Ale ja już też w komentarzach mówiłem, że no, jestem strasznie zniechęcony do kupowania czegokolwiek od EA Games, jakiejkolwiek gry, właśnie z tego powodu, że tak traktują swoich klientów, tak? No niby mogą w każdej chwili wyłączyć NFS-a Worda, nie? Ale i tak szkoda, no każdy z nas myślał, że ta gra jeszcze trochę pożyje i że jeszcze coś w niej nowego zobaczymy. A propos nowych rzeczy w Need for Speed World, ostatnio pojawiły się nowe dragi, na przykład ten jest bardzo ciekawy, bo jest zbugowany. One zostały chyba dodane jakoś na szybko do tej gry i jest tak, że startujemy ogólnie na moście i tutaj jest ten cały most, powiedzmy, i po jednej stronie mostu samochody, po lewej stronie mostu samochody startują normalnie, natomiast po prawej stronie mostu skręcają nagle w lewo i chyba osoby, które dodawały te dragi do Worda, nie wiedzą, jak to naprawić. Nie jestem pewny, czy tak jest, ale prawdopodobnie tak jest. Będę się ścigał z Pagani Zondą Cinque i postaram się wygrać, bo to nie jest Cinque dragowa, więc mam szansę. Dobra. Pięknie, na razie idzie bardzo dobrze, udało mi się dobrze zmienić biegi na początku. Pagani Zonda Cinque
ma z tym spore problemy, bo na starcie jest nią bardzo ciężko dobrze trafić w biegi, a przynajmniej trzeba mieć spore doświadczenie w tym, bo ja nieraz po prostu skusiłem już nawet dragową z niezłymi skillami Zondą Cinque po prostu ze względu na ten start. No, tak wskazówka szaleje na tym starcie, że to jest szok, nie da się tego jakby opanować na początku. Ale to jest też kwestia wprawy. Kurde, znowu nie kupiłem mnożnika. A po co mi on teraz? Chociaż powiem wam, że pojawiło się kilka ciekawych rzeczy w Wordzie. Osoby, które może nie grają w Worda teraz, a chcą się jeszcze pobawić przed zamknięciem gry, to warto sobie wbić, bo raz, że jest sporo fajnych samochodów za IGC, a dwa, że mamy nawet pakiety z samochodami, nagrodami za 500 000. Mamy złoty pakiet za 80 tysięcy IGC, to nie są boosty, to jest IGC, 80 tysięcy, złoty pakiet, tam mamy, o mogę sobie nawet kupić, wam pokażę. Tutaj mamy części chyba profesjonalne, co najmniej jedna część profesjonalna musi nam wypaść, a to są naprawdę bardzo, bardzo dobre części. Zobaczcie sobie, uliczna i uliczne, o Boże, wygrałem chyba najgorsze hamulce, jakie są w grze. Mamy tutaj pakiet umiejętności pościgowych, mamy także części tuningowe, to jest tuning wizualny, pakiet umiejętności eksploratacyjnych, to jest chyba najgorsze co może być, pakiet części do stylizacji, egzotyczny sportowych muscle, neony, tablice i tak dalej, ale to też takie. No i pojawił się pakiet platynowy. Jeszcze z parę dni temu, jak wchodziłem do Worda, to tego pakietu platynowego nie było, a teraz się pojawi, więc tutaj możemy sobie wygrać jedną część gwarantowaną ultra mamy, także naprawdę warto. Jeśli ktoś ma milion dolarów w grze, to zobaczcie, możemy sobie kupić 10 części. Także wow, po prostu szok. Kiedyś nie do pomyślenia, co? No i zobaczcie, jest naprawdę coś, co kupować w tej grze. Jest jeszcze po co jeździć, bo można sobie w każdej chwili kupić darmowe ubezpieczenie samochodu i darmowy mnożnik gotówki oraz reputacji. To jest po prostu za 0 boostów i możemy sobie to kupować, kiedy chcemy. Wejdźmy do dealera samochodowego. Ogólnie też zostały dodane za IGC pakiety Kaloserii, tylko nie chyba do wszystkich samochodów, ale to jest... prawie, że co tydzień dodawane są nowe jakieś tam pakiety do różnych samochodów. Natomiast zobaczmy sobie wyprzedaż. I zobaczmy, mamy tutaj wyprzedaż. Agera kosztuje 2000 boostów. Z-Tune kosztuje 1250 boostów. Aventador kosztuje 2420 boostów. A Cinque kosztuje 2000 boostów. No niby mało, ale boostów już nie można doładowywać. A poza tym można sobie odbierać w nieskończoną ilość Mazdy Speed 3. To jest jakaś specjalna wersja, ale też nie jestem pewny jaka. Tein, jakieś takie ma malowanie tutaj. W każdym razie edycji Mazdy Speed 3 w Wordzie było dosyć sporo. Aha, jeszcze miałem wam pokazać, chyba któryś z samochodów od razu z klasy S był dostępny za IGC. Albo po prostu one są bardzo tanie. Teraz chyba nie ma żadnego. F1 dalej 22 tysiące boostów. No nic, nie ma na razie tutaj nic. Chyba prezent jeszcze przejrzę. Aha. Oferta ograniczona czasowo. O, i tutaj mamy samochody za IGC właśnie. O to mi chodziło. M3, BMW, Cadillac. To są słabiaki, ale mamy na przykład karbonkę też i bardzo tanie, zobaczcie, 1 275 000. Mamy Corvette ZR1, Forda GT40, Chevy GT500, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Countach, Diablo, Gallardo, Spider, Murcielago Roadster, Murcielago Super Veloce, Lamborghini Leventon Delta. O, Marussia jest. O, jaka tania, zobaczcie. O, jest McLaren MP4, SLR. Co tu jeszcze ciekawego? O, jest nawet jaka cena. Nissany są. Czy jest jakiś... O, jest Skyline 2000 GTR. Jest Skyline.
Spec V, ale to nie są to wcale jakieś dobre samochody. Z tych najciekawszych to chyba bym wymienił tutaj Corvette. Żaden z tych wozów, które tutaj jest, chyba nie ma mocnego nitro. A nie, jest Roadrunner, który ma takie mocniejsze nitro. I poza tym chyba nic. A no i Murcielago. Murcielago razy dwa. No i tyle chyba. A jeszcze mamy M6 Convertible i M3 E30. No to chyba tyle, jeśli chodzi o samochody z mocnym nitrem. Ale też są inne wozy dostępne za IGC, które możemy sobie kupić w grze. Jeszcze jeśli ktoś ma konto, gdzie zostało trochę boostów, to też może sobie kupić jakieś bardzo dobre i bardzo teraz tanie samochody. O kurde, ta Fordina pojawiła się za IGC i to milion. A ja, to jest chyba jedyny samochód takiego, którego nie posiadam w garażu, tak na marginesie. No i jeszcze pokażę wam jedną rzecz, chodzi mi o... O, pojawiło mi się tutaj coś brzydkiego, zamykamy. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Tutaj mamy Ford Police Interceptor. Ja mówiłem zawsze na to Carbon Motors, nie wiem czemu, ale tak jakoś mi się skojarzył z innej gry. Nevermind. Czy został dodany bodykit do E46? Skoro teraz już wszystko tak dodają... nie, tu wszedłem. Skoro teraz już wszystko tak dodają na umór, to powinni dodać ten fajny bodykit do BMW, ale czy on się pojawił? Nie jestem pewny. Z tego co pamiętam, kiedyś bardzo dawno temu jakiś haker wyciągnął z tej gry ten model i to był jakiś zupełnie oddzielny samochód z jakimiś przesadzonymi statami. A nie był to jakby bodykit do tego samochodu, powiedzmy, do E46 stokowej. Chociaż to też nie jest stokowa E46. Zobaczcie, mamy tutaj fotele kubełkowe i chyba wywalona kanapa z tyłu. Ale nie jestem pewien, ten model nie jest aż taki dokładny. No ale pakietów karoserii nie mamy żadnych, niestety karoserii nie ma. No i są tylko spoilery niestety, więc tutaj jest lipa nadal, ale mam nadzieję, że no jeszcze jest trochę czasu, więc może coś tam dodadzą do tego. Pamiętam, że coś tam do Corvette dodawali. Zaraz wam pokażę. Chevrolet jest chyba do karbonowej właśnie. Corvette dodawali jakiś bodykit za IGC, ja teraz sobie go nie kupię, najprawdopodobniej mam tylko 13 tysięcy IGC. Ale one ogólnie były dostępne za boosty, no zobaczymy jak będzie teraz. Ja prawdę mówiąc nie sprawdzałem tego jeszcze. Ale coś mi tutaj dziwnego wyskoczyło na Corvette w tym miejscu. Coś taka jakaś ciemna plamka. A nie, nie ma wszystkich za IGC. Ale jakieś tu się pojawiły. Kurde, tych nie mogę sprawdzić, lipa. Ale te jeszcze konkretniejsze są dalej za boosty. Więc trochę lipa. No i nic, tak wygląda sytuacja w Wordzie, tak wygląda moje zdanie na temat właśnie nowego NFS-a. Poluzujmy gacie, naprawdę, bo to jeszcze wszystko się okaże, jaki ten NFS będzie. Pojawił się pierwszy zwiastun, na którym tak naprawdę niewiele widać i okaże się dopiero, co to będzie za gra i czy w nią zagramy, czy nie, czy będzie warto. No oczywiście wszyscy przed premierą będą tak podjarani, że chyba każdy będzie miał mokre gacie, jak tylko usłyszy hasło Need for Speed. Ale pamiętajcie, żeby zachować zimną krew i czekać aż do premiery i po premierze dopiero sprawdzić ten tytuł. Przynajmniej taka jest moja rada. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.